15 października odbędą się wybory, ale też referendum. Dla nas największym właśnie referendum są jednocześnie wybory, dlatego że 15 października Polki i Polacy opowiedzą się za tym, jakiej chcą Polski. Czy chcą Polski marnotrawnej, czy chcą Polski gospodarnej. Czy chcą Polski, w której miliony złotych idą na partyjną propagandę, czy chcą Polski, która wspiera ludzi pracujących, wspiera przedsiębiorców, Polski, która wie o tym, że edukacja, rozwój biznesu, rozwój gospodarki, innowacja stoją za wzrostem gospodarczym. Czy chcą Polski, która nadal będzie blokowała środki z Krajowego Planu Odbudowy, czy chcą Polski, która jak najszybciej po te środki sięgnie. My jesteśmy całym sercem i całą duszą z walczącym narodem Ukrainy napadniętym przez Putina. I jesteśmy za tym, żeby udzielać im wszelkiej, jak najdalej idącej pomocy i militarnej, i politycznej ich wspierać, jak również gospodarczo. Ale nie mogą na tym cierpieć polscy rolnicy i polscy konsumenci. Szanowni Państwo, zdarzało się już teraz w tym roku na Opolszczyźnie, że nasi plantatorzy wystawiali tabliczki przy plantacjach malin i porzeczek. Można rwać za darmo i bez zgłaszania. No ponieważ godzina zbioru podkreślam, maliny czy porzeczki jest droższa niż kilogram w skupie. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby zahamować napływ żywności z Ukrainy. I tu nie potrzeba wcale robić żadnej krzywdy Ukraińcom. Wystarczy przyjąć nasz program okaucjonowania tej żywności, naszą ustawę kaucyjną, która leży już chyba rok ponad w lasce marszałkowskiej i no w tej kadencji na pewno nie zostanie uchwalona, ale myślę, że w przyszłej będzie uchwalona bardzo szybko, bo ta żywność powinna trafiać tam, do tych krajów, które jej naprawdę potrzebują. My mamy nadmiar swojej żywności, której nadwyżkę musimy wyeksportować i musimy zrobić wszystko, żeby przestały upadać nasze gospodarstwa. Przez 8 lat rządów tych nieudaczników, którzy wykorzystali, a następnie wykończyli polską wieś, upadło 200 tysięcy gospodarstw rolnych. Stop, koniec, więcej nie można, bo jak się uzależnimy żywnościowo od kogoś innego, to jest najgorsze uzależnienie, jakie może być. Sprawa następna, o której chcę powiedzieć, to wiecie Państwo, zaczynają się znowu kombinacje z cenami energii, zwłaszcza z cenami prądu. I za chwilę coś wykombinują, że będziemy pewnie płacić drożej niż rok temu. Natomiast my proponujemy i proponowaliśmy od dawna, to zawsze był jeden z naszych sztandarowych projektów, że będziemy walczyć o czystą energię. Że Polska ma być ogrzewana i oświetlana nie kopcącym węglem, tylko czystym polskim słońcem i polskim wiatrem. Do tego, żeby tak się stało, potrzebne przede wszystkim przywrócenie ustawy prosumenckiej, zmniejszenie tych obostrzeń, bo te 700 metrów na wiatraki to jest ciągle za dużo. To jest ciągle za dużo i zupełnie niepotrzebnie. I z taniego prądu i z taniej energii generalnie mają korzystać niewielkie korporacje, nie Tauron, nie Orlen, tylko mają korzystać Polki i Polacy, płacąc mniejsze rachunki za energię, za gaz, za wszystko, co jest związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego. Ja jestem samorządowcem, politykiem, dyrektorem, ale jestem przede wszystkim ojcem. Przeszedłem ścieżki, zakładając rodzinę, kupując dom na kredyt, rodziło się dzieci i mam świadomość, przed jakimi trudnościami stoją rodziny, tak by mogły się rozwijać. Program 500+, który miał założenia być programem, który wspiera demografię, która powoduje zwiększenie dzietności, nie spełnił w tym sensie swojej roli. My proponujemy rodzinny PIT na wzór francuski. Im więcej dzieci, więcej osób w gospodarstwie domowym, tym mniejsze opodatkowanie, tym mniejsze odprowadzanie danin do budżetu państwa. W przypadku rodziny z trójkiem dzieci
to już będzie tak naprawdę symboliczna kwota, którą rodzice będą odprowadzali w rozliczeniu rocznym. Drugi pomysł, który blokuje rozwój rodzin, blokuje dzietność, to brak posiadania własnego konta. Naszym sztandarowym pomysłem jest bezpieczny kredyt 1,5% ze stałym oprocentowaniem na całą długość tego kredytu, nie na kilka lat, jak to jest w innych propozycjach, oraz wkład własny 100 tysięcy złotych. Ten wkład pomoże na to, by się rozwijała Polska lokalna, bo 100 tysięcy złotych wkładu w Warszawie czy większych miastach to niewiele, ale 100 tysięcy złotych na przedmieściach Opola, w powiecie gubczyckim, krapkowickim, namysłowskim, no to już jest bardzo potężny zastrzyk dla takiego młodego małżeństwa, która myśli o dzieciach, która myśli o swoim własnym koncie. Poza tym byłem też przedsiębiorcą. Znam bolączki, problemy przedsiębiorców, przed którymi stoją. Jednym ze sztandarowych pomysłów i od moich kolegów i sam wiem, że to jest bardzo ważne i to jest priorytet do wprowadzenia, tak zwany VAT i PIT kasowy, czyli zapłata za fakturę w momencie otrzymania płatności, a nie w momencie jej wystawienia, bo jeżeli opłaty się kontrahentów się spóźniają, to taki przedsiębiorca jest w sytuacji bez wyjścia, musi uiścić VAT, musi uiścić PIT od faktury, za której płatność jeszcze nie otrzymał środków. Kolejnym postulatem gospodarczym, który nam przyświeca, bo widzimy, że coraz więcej przedsiębiorców, takich, którzy gospodarują na małych przestrzeniach, związanych przede wszystkim z małymi alokacjami gospodarki, poprzez to, że mają ograniczone środki na swoją działalność, to powoduje, że albo zawieszają, albo bankrutują. My proponujemy ze swojej strony wakacje od ZUS-u. Związane to jest przede wszystkim z tym, że ta opłata jest w pierwszej kolejności wymagana przez państwo, dlatego chcemy, aby można było zawiesić to płacenie tej opłaty, tej daniny, w sytuacji, kiedy przedsiębiorca, szczególnie ten mały, jakiś kwiaciarz, mały restaurator, fryzjer, mógł zawiesić tą opłatę, aby mógł dalej prowadzić swoją działalność, bo nie oszukujmy się, ale właśnie ci mniejsi przedsiębiorcy mają najtrudniej, jeżeli chodzi o dysponowanie swoimi środkami finansowymi. Nierzadko zdarza się tak, że te środki finansowe czasem do nich nie przypływają, ale ten ZUS jest zawsze wymagany. Dlatego ten postulat związany z zawieszeniem ZUS-u, takie wakacje od ZUS-u, miałby również te konsekwencje, że ten przedsiębiorca, nie płacąc go, nie byłby również ubezpieczony, ale miałby przynajmniej możliwość zagwarantowania trwania swojego przedsiębiorstwa. Natomiast kolejnym postulatem, to co obserwujemy obecnie na rynku związanym ze zbrojeniami. My postulujemy, aby 50% środków, które jest wydatkowane na zbrojenia w Polsce, pochodziło i trafiało przede wszystkim do polskich firm. Polski budżet, który jest w tej chwili dosyć mocno obciążony tymi wydatkami, niech przy okazji wyasygnuje te kwoty, które są zaplanowane na zakup uzbrojenia, również do przemysłu polskiego. Te 50% środków spowoduje, że polskie firmy będą mogły zakupić nowe technologie i jak gdyby proporcjonalnie zwiększyć swoje możliwości nie tylko na rynku polskim, ale również rynku zagranicznym, jeżeli chodzi o zbrojenia. Ostatnie zakupy związane z uzbrojeniem, podpisane kontrakty na targach obronności w Kielcach sugerują, że te wydatki w dużej części pójdą do koncernów zagranicznych, częściowo będą alokowane w firmach polskich. Natomiast zastanawiające, jak podkreślają eksperci, jest to, że niektóre kwoty wydatkowane, jak w przypadku 8 miliardów złotych na zakup rakiet NSM, czyli do obrony polskiego wybrzeża, jak gdyby generuje zbyt wielki koszt, ponieważ jak wskazują analitycy i eksperci, na Bałtyku operuje tylko 40 jednostek nawodnych floty rosyjskiej. A w obecnej sytuacji, biorąc pod uwagę zakupy związane z tymi rakietami, przewiduje się zakup około 300-400 dodatkowych rakiet z tym związanych oraz baterii do ich obsługi. Dlatego pytanie, jakie stawiają eksperci, czy polskie Ministerstwo Obrony
nie zastanawia się nad tym, aby zarzucić program budowy jednostek nawodnych na rzecz właśnie uskuteczniania obrony rakietowej. Pamiętajmy o tym, że środki nawodne, okręty podwodne są nam konieczne do tego, abyśmy mogli zagwarantować bezpieczeństwo ekonomiczne naszego wybrzeża.